Też ważne jest, no tak, dla takich osób, które pracują cały czas nad techniką, uczą się, prawda, żeby, jeżeli już nam sił brakuje, to nie puszczać tego ciężaru w połowie ruchu i opuszczać, bo to jest destrukcyjne dla obręczy barkowej. Tylko opuścić pod kontrolą, jak najmocniej spowolnić ten ruch, czyli jak już wiemy, że nie wyciśniemy albo ten ciężar nas przygniata, cały czas walczymy z tym ciężarem, okay, żeby jak najwolniej go tutaj opuścić. Czyli nie, że i bach. To ma duże znaczenie i na pewno to przyczyni się do lepszego progresu w tym ćwiczeniu, prawda? Czyli nie przerywamy, nie opuszczamy tego ciężaru, nie rzucamy, bo już nie mamy siły. Nigdy nie jest tak, że pstryki nam odcina tą siłę i rzucamy ten ciężar, bo absolutnie nie możemy, bo nam krzywdę zrobi, tylko pod kontrolą go opuszczamy, prawda? Zawsze staramy się tą fazę negatywną spowolnić w porównaniu z tą fazą pozytywną, którą możemy dynamicznie wykonywać, czyli ten power taki swój pokazać tutaj. Okay.